Za chwilę nowy odcinek Cireka Dziś infrastruktura krytyczna LTE 450 i sieć szerokopasmowa w energetyce. Telekomunikacja, proszę Państwa, staje się integralną częścią energetyki, tworząc zupełnie nową branżę, czyli teleenergetykę. I dziś właśnie o tym porozmawiamy, otwierając prezentację z trendami w telekomunikacji na rok 2022. O czym będzie głośno w tym roku? No, na pewno będzie głośno o 5G, ale jakby nie tutaj spotykamy się, żeby poruszać ten aspekt, bo przede wszystkim chciałem porozmawiać o tych sieciach dedykowanych, o tych sieciach, które powstają stricte pod potrzeby przemysłu, stricte, żeby zaspokoić określone potrzeby i de facto po to, żeby te przedsiębiorstwa stawały się bardziej inteligentne, bardziej autonomiczne, bardziej niezależne. To ciekawy temat tylko dla Was, branżystów telekomunikacji, czy ważny dla całego rynku energetycznego? Zdecydowanie dla, dla rynku telekomunikacyjnego to jest dla nas taki biznes powszedni. Oczywiście te sieci, sieci LTE, sieci 5G, sieci prywatne nie różnią się w zamyśle takiej architektury od tych sieci, które dostarczamy operatorom. Natomiast dla szeroko rozumianego rynku, dla dostawców urządzeń peryferyjnych, rozsadzców rozwiązań, oprogramowania. No to jest taki rynek, który na pewno będzie dla nich bardzo istotny w rozwoju przez, przez najbliższe lata. I co w tym sektorze się dzieje najciekawszego? Jakie są modele biznesowe na rok 2022? Modele, jeżeli chodzi o sieci prywatne, zależą przede wszystkim od tego, gdzie leży ta częstotliwość. No bo jakby to jest to najważniejsze aktywo, które posiadają spółki. Jeżeli częstotliwość mają operatorzy, to z reguły jest tak, że budują wydzielone sieci dla swoich klientów i sprzedają im to jako usługę. Jeżeli jeżeli, tak jak choćby w polskim przypadku, częstotliwość należy do konkretnej spółki, no to ona posiada pewną niezależność w modelu budowania tej sieci i ona de facto staje się jej operatorem. I w tym wszystkim, w tej grze rynkowej, Wy jako Ericsson, gdzie jesteście? My jesteśmy przede wszystkim dostawcą sprzętu, jakby odpowiadamy za dostarczanie urządzeń aktywnych, czyli tych radiowych wiszących na masztach, no i oczywiście jako dostawca oprogramowania tych sieci rdzeniowych, które pozwalają nam zarządzać sieciami telekomunikacyjnymi, no i do tego zaczynają dochodzić trochę, powiedziałbym, nowsze kawałki, w cudzysłowie, no na przykład komunikacja push-to-talk, push, -talk, push video Sieć LT450 okrzyknięta jest wielką nadzieją dla całej branży energetycznej, ale czy wdrożenie tego systemu w innych krajach europejskich odbywało się zupełnie bez problemów? Wdrożenie no, samej sieci nie jest tak bardzo skomplikowane. Skomplikowane jest jej wymiarowanie, skomplikowane jest zdefiniowanie usług, jakby zaplanowanie tego, jak ta sieć będzie współgrała ze wszystkimi jej elementami. Natomiast, no, oczywiście, różne kraje boikają się z różnymi trudnościami. W Polsce na pewno wyzwaniem jest to, że mamy tak dużo inteligentnych liczników, które będzie trzeba podłączyć. To są jednak miliony urządzeń, które do tej sieci będą się łączyły, będą wysyłały dane, no i będą musiały być cały czas z nią skomunikowane. Natomiast widzimy, że jakby ta sieć dla energetyki to nie jest coś zupełnie nowego. Widzimy Szwecję która w oparciu o LTE450 buduje sobie taką sieć właśnie dla obszaru energetycznego. Mamy Niemcy, które w dosyć podobnym kierunku i dosyć podobnym czasie podążają w kierunku budowy tej sieci, jak choćby Szwecja. Mamy Węgry, gdzie ta sieć istnieje. Mamy coraz więcej krajów, które widzą bardzo duży potencjał wynikający z budowy tej sieci właśnie w oparciu o częstotliwość LTE450, czy częstotliwość 450 MHz, no, ponieważ ona ma takie właściwości, że potrafi pokryć bardzo duży obszar, mimo tego, że jakby nie ma bardzo wysokich przepływności, to są one wystarczające, szczególnie właśnie dla takich branż jak energetyka, gdzie liczba tych rozproszonych urządzeń nie sięga milionów czy dziesiątek milionów. Bardzo lubię ten język biznesowej dyplomacji, jak słyszę, że największym wyzwaniem będą inteligentne liczniki, to sobie od razu tłumaczę, że to może być też największy problem. I rzeczywiście, to może być problem. Patrząc na to, ile czasu choćby PGE poświęciło na testy tej infrastruktury, z jak wielu perspektyw przyglądali się temu, w jaki sposób te liczniki połączyć, w jaki sposób nimi zarządzać, które, kiedy powinny iść w ten, w ten uśpienia, po to, żeby inne mogły przesyłać dane. Myślę, że w Polsce mamy ten temat dobrze przemyślany i, i PGE wie, w jakim kierunku zmierza. Wy jako Ericsson, jeżeli chodzi o LT450, dużo potraficie? Dużo wdrożyliście tego w Europie i na świecie? Tak, jeżeli chodzi o cały Świat to takie główne projekty, nad którymi teraz pracujemy, no to Szwecja, która co warto dodać, potrafiła pokryć cały kraj, ale te 450 to mały nie kraj. cały rok, no ale jednak nie cały rok, żeby pokryć cały kraj. Prawda? Mamy Hiszpanię, gdzie dosyć mocno teraz pracujemy z. Ministerstwem Obrony, które chce zastąpić system TETRA i de facto wdrożyć komunikację krytyczną w oparciu o LT450. I mamy dużo innych projektów, nad którymi pracujemy, no bo to LT450 jest takim aktywem w energetyce trochę nowym, jeżeli chodzi o częstotliwość, natomiast no, widzimy, że ewidentnie jakby coraz bardziej eksploatowanym przez kolejne kraje. Prognozujemy. Mamy początek w tej chwili 2022, przenosimy się na koniec tej dekady jak ten rynek, jeżeli chodzi o infrastrukturę krytyczną w Polsce, Pana zdanie może wyglądać? No zdecydowanie ogólnokrajowa sieć komunikacji krytycznej, jeżeli chodzi o energetykę. Zobaczymy, co stanie się w obszarze bezpieczeństwa publicznego, tych sieci tak zwanych public safety. No, rząd jakby dosyć jawnie dzieli się swoimi planami, natomiast zobaczymy, jak będzie to wyglądało z punktu widzenia modelu biznesowego. Natomiast to, co jest pewne, to że również taka ogólnokrajowa sieć bezpieczeństwa publicznego w Polsce powstanie. No ale momencik, mamy koniec dekady i nie słyszę od pana nic o 5G. To chyba się nie może odbyć bez 5G, prawda? Tak naprawdę to, czy dzisiaj te sieci zostaną zbudowane w oparciu tylko o 4G, zupełnie nie blokuje możliwości migracji tych sieci w kierunku 5G. Jako Ericsson od 2015 urządzenia radiowe, które sprzedajemy operatorom, mogą być upgrade'owane z 4G do 5G tylko poprzez aktualizację software'u. Więc jeżeli będziemy mieli sieci 4G, które powstaną przed końcem tej dekady, to z pewnością część tych sieci zostanie zmigrowana do sieci 5G, po prostu przez podniesienie wersji software'u. To ten obraz końca dekady, jeżeli chodzi o telekomunikację, mamy w miarę spójnie zarysowany przez Pana. I wracamy do początku naszego spotkania. Telekomunikacja bardzo blisko energetyki. To dzięki tym rozwiązaniem, jaka będzie ta energetyka? Sprawniejsza, lepiej zorganizowana, bardziej czytelna. No, te trzy aspekty na pewno zostaną zaadresowane, ale przede wszystkim to, co teraz najważniejsze w energetyce, przynajmniej, przynajmniej naszym zdaniem, to jest jakby ich wiedza w czacie rzeczywistym na temat tego, co dzieje się z ich siecią. Jest wiele aspektów tych sieci energetycznych, które teraz wpływają na to, jak ona jest zarządzana i co o niej wiemy. A kilka aspektów nawet utrudnia jej zarządzanie, tak jak choćby dynamicznie zwiększająca się liczba źródeł odnawialnych podłączanych do jakby sieci dystrybucyjnej, prawda? Także energetyka na pewno będzie miała Łatwiejsze zadanie w kontekście lokalizacji awarii, izolacji, napraw i też zarządzania tymi wszystkimi wygadami, również w sytuacjach kryzysowych. No nie zapominajmy, że te sieci nie bez przyczyny nazywają się sieciami o znaczeniu krytycznym, ponieważ przede wszystkim, jakby ich cechą, to jest ratowanie życia ludzkiego w sytuacjach kryzysowych. To jest to dobro nadrzędne. To, o czym my mówimy, cały obszar internetu rzeczy, oczywiście, jakby to jest dobro, które przy okazji tej sieci do nas przychodzi, natomiast to jednak ratowanie życia, życia ludzkiego w tych najtrudniejszych sytuacjach jest priorytetem. Z jednej strony monitoring zdarzeń bieżący, ale z drugiej strony też przewidywanie tego, co może się w infrastrukturę wydarzyć. Tu jeszcze będzie miejsce dla człowieka, czy już raczej wejdzie AI? Jeżeli chodzi o sam sektor telekomunikacji, w Polsce jesteśmy dosyć mocni, jeżeli o niego chodzi. Ericsson ma w Polsce blisko 2000 inżynierów, to jest w ogóle drugim największym centrum R&D firmy na świecie, która pracuje nad wszystkimi technologiami i widzimy, jaki nacisk kładziony jest teraz na sztuczną inteligencję, czy uczenie maszynowe. W telekomunikacji jest to bardzo skomplikowane, ponieważ ta liczba parametrów płynących ze stacji bazowych, warunki pogodowe, wiele innych aspektów wymagają bardzo zaawansowanych algorytmów, żeby być w stanie przewidywać zachowanie tego sprzętu i myślę, że podobnie będzie w energetyce. Te algorytmy będą coraz Coraz bardziej powszechne, będą używane w coraz większej ilości aspektów. Czy docelowo wyeliminuje to ludzi? No, trudno teraz prognozować, natomiast na pewno ułatwi to ludziom pracę, przez to jak te algorytmy są w stanie filtrować potrzebne informacje i szukać pomiędzy nimi związku. To na koniec naszego spotkania. 2022 w Ericssonie, jaki to będzie rok? No Dla nas to jest zdecydowanie rok wejścia operatorów w 5G. Widzimy, co dzieje się na, na całym świecie. Mamy już ponad 150 komercyjnych umów z operatorami. W większości świata te sieci już działają, to przede wszystkim pomoc operatorom w monetyzacji inwestycji, które oni w tą infrastrukturę wkładają. To nie są małe pieniądze. Wiemy, że cała migracja z 4G do 5G, poza tym, że w części radiowej. Pojawią się nowe częstotliwości, więc wymaga to nowego radia, no ale w części korowej to jest też modernizacja całej, całej sieci. Także dla Ericssona to będzie bardzo pracowity rok. Jak pan na pewno słyszał, udało nam się podpisać umowę z Playem na ogólnokrajowy rollout sieci 5G. Mamy ogromną umowę yy, z, wcześniej PolcomTelem, teraz z Selnexem na dostawę sieci radiowej mamy też y, zwycięstwa w obszarze sieci korowej także zdecydowanie Ericsson będzie się w Polsce rozrastał i to w, i w obszarze R&D i w, też w obszarze takim operations że zachęcamy ludzi zdolnych szczególnie po telekomunikacji do tego żeby gdzieś na swoim radarze tego Ericssona trzymali bo, bo ludzi będziemy potrzebować więcej zdecydowanie w 2022 roku Zapisuję w moim kalendarzu spotkania za rok zobaczymy co z tych planów udało się zrealizować powodzenia w biznesie w tym roku Bardzo dziękuję mam nadzieję że jak spotkamy się za rok to to LT 450 w Polsce również będzie już działało, chociaż na jakąś niewielką skalę. Dużo ciekawych informacji. Dziękuję za to spotkanie. Fajnie, bardzo dziękuję.